Witajcie. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w Graveyard Keeperze, czyli tak de facto grze, na którą mocno ostatnio się wkurzyłem i z tego też powodu długo jej nie było i w ogóle. Ale dobra, mniejsza z tym. Jak widzicie, trochę jest różnic. Nie będę może o tym opowiadał, bo nie pamiętam co było, co nie. Najprościej w świecie, szykowałem się do live'a, na którym mieliśmy to zakończyć. Ale tak mnie gra zaczęła wkurzać po prostu swoim grindem, dodatkowym grindem. I w ogóle, że... no, rzuciłem ją. Dosłownie, odinstalowałem. Rage był dosyć ostry. Zresztą, kto wie, ten wie. Bo nie ukrywam, parę osób tam prawdopodobnie zauważyło, jak to wyglądało. No, ale widzicie, mam tu między innymi dwa zombiaki tam już, jak pokazywałem, do dyni, jednego do wina tutaj. I oczywiście transportowe zombiaki. W takim też wypadku... nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Wszystko standardowo spontan i w ogóle. Ale patrząc na to, jakie mam wymogi, to chyba najłatwiej będzie skupić się na lepszym cmentarza i kościoła. Przy czym bardziej czuję się na siłach, żeby kościołem się zająć niż cmentarzem. Tak więc po prostu standardowy odcinek, 20 parę minut max. Nie wiem, co będziemy robić, poza tym, że mówiłem, jak już wspominałem, powtarzam po raz kolejny, chcę kościół rozbudować. I dobra. W takim wypadku trzeba będzie chyba zrobić kamienne ołtarze. Okej, czyli pełno posągów. Tylko do tego potrzeba wiary oczywiście, której nie posiadam, bo robiłem inne rzeczy. No niestety taki urok. Chyba najlepszym wyborem będzie teraz skupić się na stworzeniu modlitwy, która będzie przynosiła jak najwięcej wiary. Tak, tylko niestety nie pamiętam gdzie, co, jak. Wiarę, nie wiem jakie ma efekty. Tak samo nie wiem jakie jest z kombinacyjną, chociaż widzę, że mi się trudniej pisze niż to pojedyncze. I wiecie co, chyba najlepszym pomysłem będzie zdobycie lepszego stołu pisarskiego, czy nawet już złożonej prasy drukarskiej. Tak więc, no nie będę się oszczędzał. Jeszcze tylko 30 punktów, co oznacza znowu. Inne rzeczy, ale dobra. 30 niebieskich oznacza 6 nagrobków. Tylko, że nie tych podstawowych, teraz robię inne. Nie wiem, czy wy to widzieliście, czy nie, ale no, lepsze. Bo jednak... no trzeba po prostu jak najbardziej już grobowiec, cmentarz, jak zwał, tak zwał, przystosowywać do standardów nowych, więc no. Ale zanim to, to widzę, że... chociaż jedna ta paleta się przygotowała. To od razu ją odeślijmy, żeby no, była ciągłość w dostawach. Tak więc dobra. Co to było? A, no to trzeba wypolerować trochę kamienia. Na szczęście głodzony kamień nie jest problemem. Zrobimy go trochę. Nie wiem ile tak naprawdę, bo jak widzicie, za to też dostajemy jeden punkt, więc... jest to który? Trzeci głodzony kamień. Za mało, żeby zrobić wszystko, co chciałem, ale już niech będzie, że po prostu przygotuję te trzy i zobaczymy, na czym będę stał. Dobrze, kojarzyłem, że jeszcze będę potrzebował dwóch. Nie chciałem w ten sposób, nawet palsy polerskiej nie mam. Dobra, to przygotowane, teraz jest jeszcze... gdzie to jest? Tak, i mamy już wszystko zakolejkowane. Miejmy tylko nadzieję, że dobrze wyjdzie. Oczywiście. Jakby inaczej. Dobra. Póki co przechowam je w tym miejscu. I można od tu. Dobra, przechowałbym, gdyby było miejsce, no ale oczywiście nie ma, bo po co? Też dobra. Zamiast ich jeszcze póki co wezmę proszki, bo je tak czek trzeba będzie niedługo przenieść. Ale no, tym bym się na razie nie przejmował. Bo jednak mam ważniejsze rzeczy na głowie, jak już mówiłem chyba? Tak, mówiłem. Dobra, więc szybko. Złożona prasa drukarska, tak. Teraz lecimy, zobaczymy, co jest wymagane do niej. Oczywiście ją skonstruujemy, jeśli nie będzie wymagało miliona punktów wiary. Bo w sumie wiara to jest chyba na razie jedna rzecz, której nie jestem w stanie pozyskać. Tak żeby, wiecie, no, na szybko coś budować.
Karska 2. Słabe. 18 gwoździ, 10 desek, 4 zaawansowane. Okej. Okay. Jeśli nie zapomnę, to przygotuję. Bo chyba nawet wszystkie materiały będę miał w chałupie. Chciałem w sumie, no wiecie, na przedmieściach, ale. No mniejsza o to. Tak więc okej. Okay. Idźmy. I dobra. 18 gwoździ. Tam 19 to wezmę wszystkie. 10 desek. Tutaj muszę sobie niestety pomóc, jak zwykle, tym. Mhm. I tak, co tam jeszcze było? 4 zaawansowane? Chyba tak. Nie mamy zaawansowanych, ale to akurat nie problem, jakoś da się to skonstruować. Dobra. 3 zaawansowane, mógłbym wziąć jeszcze tam wtedy, ale no, mniejsza. Wezmę tą jedną, mamy idealnie 4. I teraz zobaczymy, jak będzie oczywiście działała ta prasa drukarska 2. Nie wiem, czemu wydaje się, że będzie skuteczna, nawet bardziej niż bym tego chciał. A jeśli nie będzie tak skuteczna, to przynajmniej może być mało energochłonna. Okej, okay, fajnie. To niestety trochę duża, co może do problemów nas narobić, jeśli bym chciał ją postawić gdzieś, ale dobra. Mam nadzieję tylko, że dwójkę postawiłem. Aha, tak, dwójkę. Więc biegnij, Bob. I zobaczmy, jak bardzo będę żałował tego, że postawiłem tą prasę drukarską. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Naprawdę jest taka bezużyteczna. Nie no, zawiodłem się. I to mocno. Chociaż... może nawet lepiej. Jak to wygląda? Nie, nawet jest nie aż tak opłacalne, no ale dobra. W takim wypadku jeszcze może stół pisarski 2 by się przydało załatwić. Wymaga... O Jezu, soczewki. Deski, gwoździe, problem, soczewek chyba nie mam. A jeśli mam, to może spróbuję nawet zrobić ten stół dwójkę. 12 gwoździ, 6 desek, czegoś tak, to nie będzie problem, gwoździe robimy. Desek nawet wezmę 30 na zapas. Że nie no, tą 17 wezmę, żeby przynajmniej było miejsce. Dobra, 17, dziękuję. I teraz najgorsza soczewka. Soczewki się robiło tutaj. Jup. Jar. No niestety. Nie załatwimy. Ale no, przynajmniej mamy już pierwszy krok w stronę wymaksowania wszystkich drzewek. Miałem tutaj jeszcze by się przydało tylko znowu nagromadzić wszystkie punkty, żeby to zrobić. I tam zostało tylko parę tajemnic związanych z żywnością, ale... no nimi za szybko się nie będę mógł zająć, bo w sumie nawet nie wiem co i jak, poza tym srebrnymi rybami, których nawet nie potrafię pozyskać. Religia to jeszcze nie teraz, chociaż wcześniej czy później będę musiał chyba takie rzeczy zacząć stawiać, niestety. Dobra. W takim wypadku pora wrócić do kościoła, zobaczyć co innego mógłbym tam ewentualnie postawić, żeby to było jak najlepsze. Może technologię by się przydało najpierw pozyskać. Nie, kadzielnicy dwójki nie postawię. Tego niestety nawet nie mogę też, ze względu na to, że nie wiem jak pozyskiwać płótno. Chyba tak to się nazywało. Tak więc bardziej to będzie teraz taki wypad na zasadzie zobaczyć co, jak, gdzie, niż tam w sobie zbudujmy już, ulepszmy ten kościół, niech będzie porządny. Wiesz, tak naprawdę ty nie potrzebujesz tak strasznie mocnego, tylko 50. Tak, mam 37, potrzebuję 50, co oznacza, że... mogę gdzieś jakąś ławkę dostawić? Pewnie nie. No oczywiście, że nie, bo po co? Dobra. Wygodna ławka kościelna, niestety też niemożliwa, bo nie wiem jak zdobyć jedwab. Chociaż może to nie jest trudne, tylko ja jestem takim jełopem, że nie umiem tego zrobić. Aż wezmę i sprawdzę chyba. Dobra.
Już sprawdzamy. A więc dobra, dobra, dobra. I gdzie to jest? Okej, już wiem jak pozyskać jedwab. Tak więc następny cel będzie właśnie prawdopodobnie no pozyskać go wystarczająco dużo, żeby zrobić wszystkie ławki, co oznacza, że wykupimy tyle, ile on w ogóle będzie miał. Co prawda potrzeba tylko no 12, ale no wiecie, lepiej wziąć na zapas, niż potem żałować. Otóż okazuje się, że jedwabiu sam w sobie nigdy nie zdobędę, trzeba go kupić od naszego wspólnika w sprzedaży. Co niestety znowu, jak widzicie, uszczupli nasz budżet, który i tak jest już ledwo na... I tak za mały, no... No i tak za mały, po prostu na za małej wartości. Potrzeba 12 monet, mamy raptem 4. Ale dobra, zanim coś, zobaczmy, czy można kolejną skrzynię. Nope. Jeszcze nie. Tak więc chyba, żeby nie marnować dużo czasu na to wszystko, to poczekam po prostu do następnego dnia. Odwiedzimy potem astrologa. I od niego książki, umiejętności, bo w sumie to jest takie coś, co robię co tydzień, od kiedy gram poza nagraniami czy coś, bo szybko bardzo pomaga to w gromadzeniu właśnie punktów samych w sobie. No i oczywiście jak już to zrobimy, to potem czekamy na dzień kupca, znowu medytując, bo to jest najszybszy sposób na przemijanie czasu. W międzyczasie oczywiście spróbuję mszę odprawić. Ile wiar nagromadzę, tyle nagromadzę. Ważne, żeby... A, dopiero dzień inkwizycji się zaczyna. No super. No ale wracając, najważniejsze jest to, żeby właśnie mieć wystarczająco na stworzenie soczewek i ewentualnie jakichś innych rzeczy. No po prostu, żebyśmy sobie jakoś poradzili z tymi podstawowymi wymogami. I w sumie, jeśli to zrobimy, to pomoże też stworzyć ołtarze. Zakładając, że oczywiście potrzebuję brązowych posągów, to ile wiary łącznie, tam 4 chyba potrzebuję te posągi, to wiary łącznie potrzebuję 10 na same posągi, plus jeszcze 2 na... No jak to się nazywało? No właśnie na samą sobie soczewki, więc 12 wiary. Sporo. Ale niestety... Innego pomysłu nie mam, jak to zrobić. Dopóki nie będę miał porządnej modlitwy, na którą mnie teraz nie stać i nie mogę zrobić w ogóle, więc... Dobra Bob, starczy tej medytacji. Chociaż w sumie może dałbym radę. Jeśli bym pozyskał tylko jakieś tam złotej jakości te wszystkie materiały na modlitwę o wiarę, to wtedy po prostu bym zrobił złotą wersję i łatwo byłoby pozyskiwać tonę wiary z tego. Dobra, dołem było chyba wyjście do wioski, bo w sumie ja chcę właśnie w wioskę, nie do stodoły. I tak, chociaż trochę nie widzę konsekwencji w tym, jak to jest ustawione w świecie względem tego, jak to jest ustawione pod ziemią, ale dobra. Mniejsza z tym. Weźmy po prostu, póki jeszcze mam chęci do grania. Nie ukrywam, z każdą kolejną minutą coraz bardziej mnie gra. Powiedzmy, wykańczę. No ale cóż, zobowiązam sobie, że ukończę, co jakoś tam kiedyś ukończę. Chociaż nie ukrywam, gdybym znał jakiegoś cheat engine'a do tego czy coś, to bym na pewno sobie z chęcią pomógł tym wszystkim. Bo jak na razie to jest dla mnie za trudne, żeby wszystko ogarniać, taki grind robić. Naprawdę, wiem jak to był kiedyś. I early game mocno uprościli, czyli w sumie wygładzili bardziej, można powiedzieć. Teraz niestety widzę, że późniejszy etap dalej jest tak samo źle wykonany, jak ponoć był od początku, ale dobra. Trzeba niego kupować brązowe rozdziały, no nieźle. I gościu też skupuje złote książki, dobra. To nakupiwałem trochę punktów, mam coś, co można odblokować fajnego. Porcelanowe urny. Fajnie, fajnie, tylko co? No, niestety najpierw wolałbym chyba pozyskać chociaż jedno kolumbarium, to zwykłe, bo mamy już tam parę urn glinianych. Ale technologia jak najbardziej chyba warta uwagi. Marmurowe płytki, kamienny modlitewnik, latarnia, jakieś inne rzeczy. A w tym wszystkim jest coś takiego nowego. Dobra. Jeden dodatkowy czynnik z każdego materiału, fajnie. Potem tutaj zombie, jakie mogą dla nas pozyskiwać rzeczy i jakieś tajemnicze technologie, które nawet nie wiem czym są. Ale chyba ze względu nawet na to wszystko, to warto byłoby
opracować tutaj, żeby właśnie móc już iść tam dalej. No i nie mamy teraz znowu przez to czerwonych, żeby zdobyć lepsze kolumbarium. Chociaż czerwone punkty to akurat nie problem, łatwo jest zdobywać się za byle co, że tak nawet wręcz powiem. Więc no, wcześniej czy później je pozyskamy, a póki co wracamy do standardu nudnego życia grabarskiego. Inaczej mówiąc, po prostu chyba przygotuję parę tych właśnie już, jak to się nazywało się, no tych stosów pogrzebowych, spalimy jakieś mniej dochodowe zwłoki, że tak nazwę. Chociaż mam tam same dobre ostatnio, to po prostu muszę, żeby to kolumbarium zwykłe przygotować. Nie marnować miejsca już na te pozostałe urny. A po tym wszystkim, oczywiście, jak już przygotujemy podstawowe kolumbarium, potem przerzucimy się na marmurowe odpowiedniki. I miejmy nadzieję, że gra pozwoli nam szybko właśnie ogarnąć cmentarza i pozostałe rzeczy. I w sumie mogę zobaczyć, jakie tam dochody mam, ale dochody poznamy, kiedy będziemy odwiedzać kupca. Bo się nie mylę, od dłuższego czasu właśnie nie zbierałem nawet tego wszystkiego. Tak więc dobra. Zombiaki jak tam? Tego co widzę, to chyba produkują już kolejne dostawy, to zarzucę po prostu skrzynię, póki jeszcze jest czas. Nawet więcej niż jedną mogę zarzucić, nieźle. Dobra robota, zombiaki. I teraz tak, czy coś miałem tutaj zrobić, czy nie, już się nie orientuję, powiem wam szczerze. Chyba nie było niczego takiego. Poza tym, a nie, dobra, muszę zobaczyć, ile mam tych urn pogrzebowych, żeby już... Mam 5, potrzeba 10. No cóż. Trochę sporo. Ale może już przygotuję nawet wszystkie materiały na to kolumbarium, żebyście, wiecie, nie musieli potem narzekać na to, że ja robię wszystko tak powoli i w ogóle. No proszę. Mam tu nawet już jednego trupka spalonego. Dobra, zobaczmy, jaki ty jesteś. Do widzenia. Idziesz na popiół. A no tak, nawet nie przygotowałem tych stosów jeszcze. Dobra, trupek. Miło cię było gościć, ale no, potrzebujesz, żeby mi... Potrzebujesz mi, tak, potrzebuję cię, żebyś zasilił moje... W sumie... Tak, jak to się nazywa, no... Urny pogrzebowe. Wiem, że w sumie może bardziej opłacałoby się nawet go pogrzebać, gdybym miał jakieś porządniejsze grobowce i w ogóle, ale... Mniejsza z tym. Tak, 12 papierów. Czy jakich papierów? Złotych monet. Nic, po prostu nic nie ma tutaj takiego wielkiego, fajnego, co w ogóle jakkolwiek miałby sens. No to kamienne kolumbarium wymaga... A, 12. Dobra, 4 belki, 4 gładkie kamienie i 12. Urn pogrzebowych. Nie wiem, jakie to mam zrobić. Ale widzę, że dosyć szybko przechodzi proces ekshumacji, czy jakiej ekshumacji, tego, kremacji, więc no, nie będę narzekał. Chociaż tyle. O, widzę, że chyba dynie znowu się jakieś zrobiły, to sprawdźmy, czy możemy kolejne. Tak, możemy kolejne. I w sumie tak teraz to wygląda, jeśli chodzi o mój sposób na zarobek szybki. Po prostu siedzę i samemu pakuję w czasie, kiedy zombiaki produkują dynie. Dobra, kolejne dwie, czyli jeszcze... Mam 7 dopiero z 12, czyli jeszcze 5 potrzeba trupów spalić. No cóż, niby to nie będzie opłacalne i w ogóle, ale jestem nawet skłonny ewentualnie spalić te trupy, które miały mi służyć kiedyś za tam jakieś porządne przykłady grobowe czy coś, ale... No nie ukrywam, chciałbym się po prostu pozbyć tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, które... No! Blokują trochę inne, dobra, to było 4 na jedną. Jeszcze 4 kamienie musimy wygładzić, co problemem nie powinno być. Oczywiście musiałem złamać dłuto, znowu. Czy cokolwiek dzisiaj będzie ze mną współpracować? Proszę cię, gro, to nie jest aż takie trudne. Dziękuję, chociaż tyle. Teraz muszę znowu wszystko wepchać gdzieś, bo nie mam miejsca na dłuto. My czemu nasze ze sobą te skrzydła nietoperzy i inne śmieci? Dobra. Mniejsza o to. Póki co może skrzydła wrzucę w to miejsce.
Tutaj też wrzucę dłuto, żeby nie było, że znowu mi się pałęta po kieszeniach. I tak, póki jeszcze pamiętam co i jak, to zrobię jedną dostawę misek. Bo w sumie, bądź co bądź tak, czekam, będą potrzebne do pasty pylerskiej, żeby soczewki zrobić, które będziemy już dzisiaj robić, żeby zrobić lepszy stół i w ogóle, więc... Jezu, ty naprawdę się tak nie opowiesz, nie umiesz sam wody z wiadra wylać. Dobra, fajnie. Woda, miski. No i zrób proszę trochę pasty polerskiej. Już tak z 3 porcje, żeby potem nie zabrakło magicznie znowu. Dobra, fajnie. Pasta tutaj. Do widzenia ponownie. Teraz tak. Wygładzany kamień. Potrzebujemy 4 sztuk. Powinieneś dać radę, jeśli nie, to zeszczesz kolejne ciasto. I wtedy dasz radę. I tak zeżesz ciasto. I dobra. Mamy już kamienie. To teraz jedno co zostało, to w sumie przygotować same w sobie urny. Tylko czy mamy ich wystarczająco dużo? 7 sztuk gdzieś leżało, ale nie wiem jak jest tak z pustymi. Otóż nie. Czyli trzeba jeszcze więcej misek dorobić. Nie wiem, czy tam było 10 w pakiecie pojedynczym, czy jak, ale... No trzeba będzie coś tam ogarnąć. I wiecie co, mam już te 21 minut. Ale naprawdę już mam dosyć, więc... Mszę i resztę zrobimy kiedy indziej. Teraz Bob tylko szybko się położy spać. Żeby, wiecie, zapisać co, jak. No i ja wam dziękuję. Miejmy nadzieję, że mimo tego, że odcinek jest taki trochę pustawy, no i czujecie się jakoś tak oszukani z tym. Postaram się, żeby następny był pełniejszy, no ale dzisiaj tak naprawdę to jest zrobione, żeby poza terrarium cokolwiek było. A niestety, wiecie, siostra poza zasięgiem. Nie chcę marnować wam czasu na 2 długie odcinki, dlatego no Battle Chasers niestety nie za bardzo się nadaje. No a póki co to już tyle, dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się. Hej.